Cześć, witajcie. Tym razem prognoza na noc z poniedziałku na wtorek i na wtorek. Zobaczymy, co się będzie działo w pogodzie. A mimo tego, że na mapach barycznych nie widać nic ciekawego, to na mapach wysokości 500 hektopaskali już widać zdecydowanie więcej, bo widać, słuchajcie, niż, który przemieszcza się nad Polską od wschodu w kierunku Polski zachodniej. Ten niż niesie ze sobą tak zwaną kroplę chłodu i ten niż powoduje, że na północnym wschodzie w godzinach popołudniowych i wieczornych spadło trochę deszczu. Co prawda nie były to duże ilości, ale spowodowały bardzo miłe uczucie, kiedy było słychać krople tego deszczu po tak długim okresie bez opadów. Więc tutaj zdecydowanie bardzo mnie to cieszy. Tym bardziej, że tutaj na północnym wschodzie ten deszcz był potrzebny. Tak samo jak potrzebne są każde subskrypcje, każde polubienia i każde komentarze od Was dla nas. To pomaga rozwijać nasz kanał i dzięki temu algorytm wie, że może nasz kanał promować wyżej w wynikach wyszukiwania. To jest dla nas bardzo istotne, ponieważ poszerzając zasięg trafiamy do coraz większej liczby osób. Tak samo można by rzec, jak burze, których nie ma. No właśnie, nad Polską nie ma burz. W tym momencie w szczególności, generalnie w całej Europie Środkowej mamy pogodę bezburzową. Zupełnie inaczej sytuacja ma się w Wielkiej Brytanii chociażby, bo tam występują burze w postaci układów MCS. Te układy MCS przemieszczają się od północnego wschodu na północny zachód. I w dniu wczorajszym, czyli w niedzielę, przeszły pierwsze burze tam. A dziś przeszły kolejne, więc tam mają o wiele bardziej dynamiczną pogodę jak u nas. Ale u nas może to się zmienić za sprawą właśnie tego niżu, który nazywa się niżem górnym. A to dlatego, ponieważ, tak jak wcześniej wspominałem, nie widać go co prawda na mapach barycznych, takich standardowych mapach barycznych, które możemy obserwować na różnych stronach meteorologicznych, czy tam poświęconych meteorologii. Patrząc na taką mapę baryczną, widzimy w tym momencie przede wszystkim wyże atmosferyczne, które znajdują się nad Rosją i które znajdują się nad Półwyspem Skandynawskim, no generalnie nad Skandynawią, w tym momencie nad Norwegią i Islandią, znaczy w tym momencie, bo one zbytnio nie zmieniają swojej lokalizacji. To jest mapa z przewidywaniem na dzień jutrzejszy, czyli na wtorek. No i Polska, tutaj też widzimy, jest w strefie podwyższonego ciśnienia, więc teoretycznie tutaj pogoda nie powinna się w żaden sposób zmieniać i też powinniśmy mieć taką ustabilizowaną pogodę, jak chociażby w poniedziałek w godzinach przedpołudniowych. Ale jak widzimy, w tym momencie na radarach występują opady deszczu w południowej Litwie oraz na północnym wschodzie Polski. Te opady deszczu przemieszczają się w kierunku zachodnim. Nie jest ich co prawda dużo, ale dla północy, tak jak wcześniej wspominałem, każdy opad deszczu jest widoczny. Mimo tego, że tutaj te wyże się znajdują, mamy ten wał też wysokiego ciśnienia, to mamy tutaj też właśnie chmury i te chmury przemieszczają się w kierunku wschodnim, dając właśnie te opady deszczu. Te chmury będą w kolejnych godzinach przemieszczały się dalej w kierunku zachodnim. I to jest właśnie ten niż górny. Niżu górnego nie widzimy tutaj w tych mapach synoptycznych, takich standardowych. Za to możemy je zobaczyć w mapach wysokości barycznej 500 hektopaskali. No i tutaj już widzimy zdecydowanie niż. Generalnie tutaj mamy kilka niży, ale ten jeden jest nad Ukrainą, Białorusią i on będzie kierował się w kierunku Polski zachodniej w kolejnych godzinach. Bardzo co prawda powoli, ale pogłębiając się, będzie kierował się nad Polskę zachodnią i on będzie tutaj nad tą Polską przez te 2-3 dni sobie wirował, więc będzie przynosił nam pogodę troszkę zmienną. Pojawią się nie tylko opady deszczu, ale pojawią się burze też w Polsce południowej, Polsce zachodniej, następnie w Polsce południowej, Polsce wschodniej. Więc wracamy z prognozami burzowymi. Pierwsza prognoza burzowa będzie już jutro, czyli będzie już we wtorek.
A dziś skupimy się na pogodzie ogólnej. W tym momencie ciśnienie 1024 hektopaskale na północnym wschodzie Polski to będzie najwyższe, a najniższe na południu 1018 hektopaskali. Zobaczcie, mimo tego, że mamy niż górny, to go tutaj nie widać na tej mapie ciśnienia, która tutaj po prostu tego niżu nie widać, dlatego też jest między innymi nazwany niżem górnym. Po południu będziemy mieli najniższe ciśnienie nadal na południu Polski 1018 hektopaskali, najwyższe na krańcach północnych 1022 hektopaskale. No i tak, jeśli chodzi o pogodę, to w tym momencie opady deszczu mamy w Polsce północno-wschodniej i te opady deszczu powolutku będą przemieszczały się w kierunku zachodnim, powoli degradując się i zanikając. No i ta strefa opadów powinna ostatecznie dotrzeć również do Polski centralnej, a następnie również do Polski zachodniej, południowo-zachodniej. Te opady, tak jak wspomnę, nie powinny być silne, aczkolwiek po południu w godzinach wieczornych trochę mocniej może padać na linii Łódź-Radom-Lublin i Rzeszów. Na pozostałym obszarze również jakieś opady są możliwe. Związane one będą tutaj przede wszystkim z tą konwekcją, która będzie miała lepsze już warunki do tego, żeby się utworzyć. W tym momencie, czyli w poniedziałek w godzinach wieczornych, 16 stopni Celsjusza na północy i na zachodzie kraju, na południowym wschodzie od 6 do 8 stopni Celsjusza. Nad ranem temperatury spadną dosyć mocno na krańcach południowych, od 0 w Zakopanem do 4 stopni Celsjusza na krańcach południowych, najcieplej nadal w Wielkopolsce i na Kujawach od 12 do 14 stopni Celsjusza. Jutro temperatury całkiem szybko zaczną rosnąć do góry, tam gdzie nie ma tej kropli chłodu związanej z tym niżem atmosferycznym, czyli na północnym wschodzie od 20 do 22 stopni Celsjusza, na krańcach zachodnich również 20 do 22 stopni Celsjusza, a w centrum Polski na południowym wschodzie jest właśnie ta kropla chłodu, o której mówię już po raz trzeci. Tam temperatury od 3 stopni w Zakopanem i 12 do 14 stopni Celsjusza. I takie temperatury w Polsce centralnej będą utrzymywać się do godzin wieczornych. Można by było to traktować jako anomalię, ale to jest właśnie specyfika niżów górnych. Wieczorem niewiele lepiej. W Polsce północnej, zachodniej i wschodniej od 14 do 16 stopni Celsjusza, a w Polsce południowej, czyli tam, gdzie też będzie centrum tego niżu, od 8 do 12 stopni Celsjusza. No i tak, jeśli chodzi o wiatr, to wiatr w dniu jutrzejszym będziemy mieli słaby. W prawie całej Polsce od 10 do 30 km na godzinę. Jedynie na północnym zachodzie może powiać szybciej, czyli od 30 do 40 km na godzinę. No i jeszcze zerknijmy sobie na parametry burzowe. Ja tutaj się skupię na parametrze Cape. No i tutaj przede wszystkim Polska południowa zachodnia od 100 do 200 dżuli na kilogram, a w Polsce wschodniej, czyli województwo lubelskie, również od 100 do 250 dżuli na kilogram. Także w dniu jutrzejszym będą możliwe burze. Będą możliwe burze w Polsce południowej, przy czym te burze nie powinny być silne i powinny być rozproszone. One dopiero w kolejnych dniach, z racji tego, że to powietrze zacznie się bardziej nagrzewać, a ten niż zacznie coraz mocniej oddziaływać, tych burz powinno być więcej i powinny być one silniejsze, ale to w kolejnych dniach. Wtorek powinien być jeszcze dosyć spokojny, a w kolejnych dniach również będziemy mieli już wzrost temperatury już od jutra, czyli od 13 czerwca temperatury powolutku zaczną nam rosnąć, także do 18-19 czerwca będziemy mieli w dzień 24-25 stopni Celsjusza, a nocą 15 do 16 stopni Celsjusza, więc teoretycznie już powolutku zacznie robić nam się cieplej. Ja wracam w dniu jutrzejszym z prognozą burzową, tak jak być powinno w lato. Natomiast w tym momencie kończę. Życzę dobrego wieczoru. Pozdrawiam.